Witamy. Chcemy Wam przedstawić nasz nowy pomysł, mianowicie serię filmików, którą nazwiemy Bardowcy prześwietlają i będziemy w niej zawierać opisy i specyfikacje różnych maszyn, środków, nawozów, ogólnie produktów rolniczych. I może nie tylko rolniczych. To znaczy ja gadam tylko na rolnicze tematy, a Ty, Aniu? A nad tym się jeszcze zastanowimy. Może Ty teraz zmienisz branżę. Dobra, skupmy się na tym, co jest dzisiaj, także zapraszamy do oglądania. Staram się być na bieżąco z pracami, jakie wykonujesz. Wiem, że kilka tygodni temu zasiałeś rzepak i w związku z tym, co mi chciałeś dzisiaj opowiedzieć? Tak, no to dzisiaj mamy taki produkt, który nazywa się Tarcza One Extra 250. Jest to produkt, który zawiera w swoim składzie tebukonazol w ilości 250 g na litr. Jeżeli chodzi o jego zastosowanie, no to możemy go właśnie stosować w pszenicy ozimej oraz rzepaku. Jak działa ten środek? Środek działa przede wszystkim grzybobójczo, jest fungicydem, zarówno w pszenicy, jak i rzepaku. W rzepaku zwalcza takie podstawowe choroby, które występują, takie jak czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych albo zgnilizna twardzikowa. Dodatkowo jest też triazolem, a więc działa na rzepak regulująco, skraca go. Skraca rzepak. Co mam przez to rozumieć? Powoduje, że ten stożek wzrostu, pąk wierzchołkowy, jest w roślinie niżej osadzony. Ta roślina jest bardziej odporna na przezimowanie. Dodatkowo wydłużają się korzenie, a także szyjka korzeniowa, która też odpowiada tutaj za regenerację rzepaku po zimie, staje się grubsza, no i co, i magazynuje więcej substancji odżywczych. Dziękuję bardzo. Swoją odpowiedzią nasunąłeś mi kolejne pytanie. Rzepak teraz w jakiej jest fazie? Ile ma liści? Rzepak obecnie jest w fazie około 6-7 liści. Jeżeli chodzi o stosowanie tego środka, no to przy chorobach grzybobójczych to jest w jesieni 4-8 liście i więcej. A jeżeli chodzi o taką funkcję skracającą, no to najlepiej go zastosować w fazie 4-6 liści. Jaką ilość tego środka potrzebujemy na 1 hektar? Potrzebujemy tutaj od 0,75 nawet do 1,25 litra. No, zależy tutaj, w jakiej roślinie to użyjemy, w jakiej fazie rozwojowej i co chcemy zrobić. Czy regulować ten rzepak, czy może zwalczyć któreś choroby grzybowe. A temperatura jaka powinna być na zewnątrz? Najlepiej, gdyby było powyżej 12 stopni Celsjusza. No i jeżeli chodzi o ilość wody, no to też tutaj od 200 do 400 litrów. Też to zależy od wielkości roślin. Jeżeli te rośliny są małe, no to mniej wody. Jeżeli są większe, no to musi tej wody iść więcej. Już wiem, jakie zastosowanie ma w rzepaku, a o pszenicy coś mi opowiesz? Tak, no jeżeli chodzi o tutaj zwalczanie chorób, no to może zwalczać mączniaka prawdziwego, zbóż, brunatną plamistość liści zbóż. No wiem, że też poza jakąś rejestracją tych chorób doskonale działa na fuzariozy. Często się tebukonazol stosuje w pszenicy do tak zwanego zabiegu T3, gdzie musimy sobie poradzić właśnie z fuzariozami. Także tutaj ten produkt też myślę, że nadaje się do tego znakomicie, bo jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to wypada tutaj idealnie. Dobra, teraz pytanie ode mnie. O, to mnie zaskoczyłeś. Ale nie do ciebie. Nie? Nie. Do widzów? Nie. Janie, czy ci się to podobało? Czy tato przekazuje ciekawe informacje? Czy już wszystko wiesz? Czy mam opowiadać dalej? Słucham. Śpi, więc chyba słabo go to interesuje. Ale jestem pewny, że na pewno mu się podoba i chce więcej. Zdecydowanie. No, a nie ja wiem. Będę gadał.
żebyś się nie zdziwił, jak w ogóle nie będzie się interesował rolnictwem. Ale właśnie dlatego pytam, bo narzekałaś na mnie, że nie rozmawiam z naszym synem. Wiem, że on wszystko słyszy, dlatego chciałem dzisiaj też troszkę nadrobić i przekazać mu trochę ciekawej wiedzy. Okej, to nadrabiaj też poza kamerami, okej? Będę. No, opowiem. To co, myślę, że w tym temacie powiedzieliśmy już dosyć dużo. Zapraszamy do naszych kolejnych filmików, do subskrybowania kanału. No i do zobaczenia.